Venus? Venus, baby! Venus! Cześć, witamy ponownie. Rojo, pogramy jeszcze? Jasne, 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 że tak. No to zapraszamy. Ostatnio, już ci mówię, ja mam takie dwa okna do nagrywania, jedno takie małe, drugie większe. Aha. To większe jest na przywitanie się. Aha. I ostatnio cały odcinek nagrałem na tym większym, ale to nie jest aż tak tragiczne, jakby się mogło wydawać. Ale odczuwam wielki smutek w związku z tym. No wiesz, no, jeśli chodzi o Rock'n'Roy, to głównie chodzi chyba o teksty i wiesz, i... No, mam taką cichą nadzieję. Dysputy. Aha, no to co, bo tam to nagrałeś w ramach pierwszego odcinka Rock'n'Roya, tak? Tak. Aha, spoko. No to nic, no to jedziemy. Wiesz, zawsze mogło być tak, że się nic nie nagrało i wtedy naprawdę smutek, mam wrażenie, byłby większy. No tak, zdecydowanie. A nieraz mieliśmy takie sytuacje, co naprawdę monitor był bliski chodnika przez okno. No, czasami tak się zdarzy właśnie. Gdzie idziemy? No, mamy zabić po prostu przeciwników, obojętnie jakich w tym momencie. Czyli mamy, wiesz, ogólne podejście do tematu. Po prostu enemies killed i tyle. Także szukamy jakichś frajerów. Aha, enemies killed. Po prostu. Make it simple, jak Albert Einstein. Ciekawy ten znaczek ma ta misja, FFF. Fuck, 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 fuck. Fuck! Dobra. Friendly fuck factor. Widzę kogoś. A nie, to forma beczki, a ja w to strzelam, bo myślę, że czest. Widzę, że masz tam jakichś frajerków, dobra, padł. No i proszę bardzo, to był chyba tylko jeden, tak? No to niewiele nam zostało. Nie, trzech tu padło. A trzech, a to przepraszam. Jakiś dobry. Okej. Myślę, że następnym razem sobie pojedziemy. Znaczy, zobaczymy, jak będzie bounty, bo właściwie te. Można by na Marsa następnym razem pojechać, żeby sobie zrobić patrol. No spokojnie, załatwimy to. Nie ma problemu. Dobra, tu są granat. A majtnął się trochę granacik, ale Iber! Nadchodzi Iber. Kurwa, nie ma. Okej. Wow. Uwaga, to coś wielkiego. Shit, skubany mnie załatwił na dwa strzały. Ej, idę od ciebie. Ale ty żeś poleciał, człowieku. Cię no, trzymaj bliżej tak. Mnie. Trochę mnie poniosło, to prawda. Już do ciebie cisnę, bracie. Get up. Dobra, teraz uważaj, żebyśmy obaj na tego... Wow, widzę. Ja się nie mogę przez niego przebić nawet. Kurde, on ma 26 poziom, człowieku. No wiem. Dobra, srać go, wiesz, pójdziemy prawą flanką, tam był łatwiejszy typek. Dobrze. Bo ta lewa to jest niefajna lewa. No, nie mogę się przebić nawet przez jego tarczę. Spokojnie, ja tu zaraz zrobię na misję i będzie dobry. Dobra, tu był tylko ten, dobra, kolejny. Myślę, że jeszcze z kilku. Dobra, tu jest... Nie, tu jest dalej jakiś, kurde, ten paskudnik. Shit. No, on puszcza jakiś taki... Dobra, wiesz co, to ja mu też puszczę granat, nie wiem, czy to zrobi na nim jakiekolwiek wrażenie. Żeśmy się w złym miejscu znaleźli. Wiesz co, on resistuje wszystko, co się da po prostu ten gość. Ja proponuję, wiesz, taktyczny odwrót. Chyba, że widzisz, tam, masz tam jeszcze jakieś... Tak, jeszcze jeden został, no więc... Załatwmy jeszcze jakiegoś jednego parszywca. Jest, 100%. Pięknie. No to... Poszukajmy sobie misji. No to ja mam... Coś mi się wydaje, że jeszcze jedną misję muszę zrobić, żeby Bounty mi wskoczyło za Wenus. Dobra, spoko. Poszukajmy misji z dala od tych czubów, bo to... A nie, ja już zrobiłem Bounty. Nie! Zrobiłem Bounty innego rodzaju. Bounty... Mam jeszcze jedną misję na Wenus, także skanujemy. Okej. Okay. Skan najbliższy jest to 83 metry, możemy iść za mną. Okej. Okay. A się czasem niechcący można tak ze skarpy zrypać. Wow. A propos, właśnie. Wow, jakieś ferdy. Ale dobrze rzucony granat potrafi naprawdę namieszać, ci powiem. No. Szczególnie go sobie tam jeszcze fajnie ulepszysz. Ale dalej brakuje mi, kurczę, wiesz, takiego motywu, że sobie tam jednak wybiorę jakiegoś perka, czy tam dodam punkty, bo raczej tutaj wybieram coś, co ulega odblokowaniu i to jest wszystko. Takie słabo namiętne to jest, jak w Diablo w sumie. Tak. Ale spokojnie. Wasteland 2 bliziutko, a tam jest system rozwoju po prostu... No wiem. Ja w ogóle strasznie się rajcuję. Wiesz co, ja się boję, że ja spędzę z 10 godzin nad tworzeniem drużyny, żeby, wiesz, uzupełnić wszystkie skille. Ale skille. Stary, no to jest magia, wiesz, Neverwinterów, Icewind Dale, wiesz, Baldurów, wiesz, wszystkich tych drużynowych, wiesz, tematów, nie? No. To co, żeśmy gadali nieraz, 3 godziny drużyna, pierwsza misja, nie, jednak chujowo, kurwa, jeszcze raz. Jebanie tą kostką na 20 na siłę. A no, to było straszne. O. Słuchaj, bracie, bo mam pytanie. Ostatnio na urodzinkach gadałeś z Matizem i żeście ogarniali temat gry Star Citizen. A tak. Rok, majtnęliśmy coś... się, tutaj jest, chodź. Dobra, ja nie wiem. No, ale mów. To gra, która się świetnie zapowiada i która jest takim totalnie sandboxem, już wiesz, ultra sandboxem. Czyli wiesz, otwarty świat i robisz co chcesz i latasz po kosmosie, badasz planety, których jest praktycznie nieskończenie wiele. Aha. Każda planeta się generuje w inny sposób i to, wiesz, pierwszy gracz, który odkryje planetę, zostaje planeta nazwana jego imieniem. No cała masa rzeczy. Nie, to by się pierdoli teraz No Man's Sky. O Jezu, faktycznie. No, ty mówisz o No Man's Sky, ja mówię o Star Citizen, o takim trochę nowym EVE Online, ale tak chyba tworzonym, czy mega wspieranym finansowo przez całe community ludzi. O cholera, nie, no to już jestem totalnie zagubiony. Ja no nieważne, widzowie mam nadzieję, że wiedzą o co chodzi i... Pytanie, czy bardziej czekacie na Star Citizen, czy na No Man's Sky? O, tak zamkniemy temat, wiesz? One są właśnie chyba podobne właśnie w tej konwencji podstawowej. No Man's Sky to jest takie bardziej dla mnie kosmiczne, spore będzie, a Star Citizen to takie nowe EVE Online. Ale uważaj. Nie moje klimaty, jeśli chodzi o trochę gatunek. Ale... Zobaczy się. Co my mamy? Enemy Tactics Evaluated. Dobra, my tu mamy jakąś Destination Arrowa, także spoko. Dobra, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Nie musimy się teraz angażować w żadną walkę, bro. To myślę, że po zakończeniu tej misji możemy sobie polecieć na Tower i też trochę pogadać i pozałatwiać rzeczy. Dobra. Bo Tower to jest piękny widok. Kurde, jakie tu są widoki, myśmy gadali w ostatnim odcinku na ten temat. No. Po prostu miodzio. No patrz teraz chociażby, jakieś tam kratery, góry, jakieś tam latające pociski w tle są na Księżycu chyba, czy gdzieś tam. Ach! No, jeżeli chodzi o tworzenie lokacji, to naprawdę dali czadu. O. Ostatnio jak żeście grali ze SKKF-em w GTA 5 i jakby oglądaliśmy to na telewizorze, to trzeba przyznać zdecydowanie, że na telewizorze te gierki ze starych konsol nadal wyglądają dobrze. Tak, oczywiście, że tak. Jednak... Teraz gram na telewizorze i... No wiadomo, to jest nowa gra, ale kompletnie inne doznanie, wiesz, także... U góry gościo masz, ale na 10, także damy radę. Pięknie, Rokel, widziałem to. No nie mogłem się odnieść. Widziałem, co zrobiłeś. Okay. O, pięknie, to samo, że się... No. Jak ja kocham takie akty, wiesz, nieustalonego zrozumienia. Kurwa, grupka mopków od razu pierwszy, wiesz, w główce żarówka, ting, granat. Jeb, 2 granaty z napisem Rock'n'Roy i w pizdu wszystkich wyjebało. Zajebioska. Zawsze ten dylemat, jebnąć Ibercharge'em czy granatem, nie? No. Wow. A my dobry kierunek mamy, nie? Tak, idziemy dobrze. Chociaż ten desantowiec nie zwiastuje niczego dobrego. Dobijam pad. Rąsiarz ma to. Dobra. Zajebiście. Kolejna gra, kolejny świat. Ten sam stary duet. O, w co my będziemy grać za 20 lat? Jestem ciekaw. To będziemy chyba w jakichś zamkniętych kapsułach, wiesz. Wiesz co, no wszystko. Na bieżni z Oculusem Riftem 8 na głowie. Ale wiesz co, tak się dużo mówi o tych nowych technologiach, nowych pomysłach na granie, no. Ale rezultat jest taki, że i tak siedzimy przy monitorze. Czasami, wiesz, z kontrolerem wyjątkowo, albo z myszką i... Tyle było tych różnych pomysłów na granie. No. A stare, dobre siedzenie przed telewizorem cały czas, wiesz, jest coś w tym wszystkim, no dokładnie, nie? Mi się podoba, wiesz, że rozbudowie uległ cały ten generalnie system kooperacji, wspólnego grania, nie? Chociaż uważam, że wspólne granie też było jakby genezą, dopiero jakoś potem się o tym zapomniało. Przecież no, granie w kontrę czy w czołgi na Pegasusie to była po prostu odjazd, no. To był mój pierwszy koop w ogóle z kimkolwiek i to był dziadek. Graliśmy w czołgi, a potem z kumplami po lekcjach, kurde, w kontrę. Dobra, tutaj... Co my tu mamy zrobić? Tu mamy coś chyba... Enemy Tracking Evaluated, stary. To mamy zrobić. Taktykę. Musimy ich taktykę ocenić. No nie wiem, oceniaj. Ja uważam, że za dużo biegali. Oceniaj. Kurwa, oceniaj. Czekaj. Dlaczego nie mogę z kliku siać? Nie wiem, mam wrażenie, że muszę tutaj coś klikuśnąć. Albo i nie. Kurde, mi się tak chce, kurde, na kibelek iść. Czekaj. Rok, ja muszę, kurwa, bo nie wytrzymam. Wiesz, oceniaj ich taktykę, zaraz przyjdę. Dobra. Skubany kapitan się... No więc słuchajcie, no kurczę, strasznie was przepraszam za ten ostatni odcinek, ja pierniczę. Ja sobie zawsze tak robię, że ustawiam to duże okno, żeby się przywitać na dzień dobry. A potem już luz, potem już to wyłączam i gramy na pełnym ekranie, a tutaj jakoś zagadałem się z Rojem, no. I wyszedł ten wielki ekran, szlak by trafił. Ja to, znaczy my to nagrywamy jeden po drugim, czyli jeszcze nie opublikowałem tego pierwszego. No ale pewnie będziecie mieli do mnie spore zastrzeżenia. Po tamtym odcinku, no czasami tak wyjdzie, cholera. No, ale żeśmy dużo fajnych rzeczy pogadali, to możecie ja wiem, potraktować to jako takiego audiologa czy coś w ten deseń. Kurde, w tyle tego poszło, się odwodniłem chyba trochę. Dobra, jestem, jak tam ich taktyka? Dalej chujowa? No, właściwie, no nic właściwie się nie ten... Ja mam wrażenie, że muszę na tą maczugę Herkulesa, wiesz, wskoczyć. No dobrze właśnie, wylądować. Okej, jestem na niej. Ale niczego... Tak, jestem! Stoję i coś robię. No oceniasz, tak. Oceniam taktykę, po prostu mam stać i oceniać. Po prostu jacy są chujowi. Patrz, oceniłem na 100% achievement, bo stanąłem sobie na czymś, co przypomina kamiennego kutasa, no. Co? O, czekaj, tu jest chestloot, stary, jest potężny chestloot, tylko znając życia, ja tam nie wskoczę, kurde, na tym padzie. Czekaj, ja sobie wezmę... No, spadaj, tak! Jestem? Co w środeczku, żołądeczku? Spirit Bloom! Stary, Orlando Blooma wylosowałem, to nie chciałem. Ja myślałem, że to będzie jakaś super iberstrzelba, tu nie. No, czasami tak jest. To jak tam? Odwołujemy ten? Znaczy już żeśmy zrobiłeś całego tego? Tak, upewnię się jeszcze, bro. Dobra. Tak, zajebiście, mam 2 bounty do oddania i tyle. Dobra. Wiesz co, jeszcze sobie Ibercharge'em pierdolne w kilku, żeby sobie tam ulepszyć troszeczkę swojego tego, też tak bounty na Ibercharge'a, czekaj, może się uda, chodźcie, 3. Dobra. O, to było odważne z mojej strony, ale wyszedłem obronną ręką, dobra, progres. Dobra, Rok, ja myślę, że... Orbita? Tak, dawaj orbita, a ja z automatu tak. Returning to orbit, party leader initiating orbit. Dostępnie informowany, że sasz orbit, dobra. Riklis permit. No. Jestem ciekaw, wiesz, co zrobią w przypadku drugiej czy trzeciej części, bo znając życie na bank wyjdą sequele. Ale sequele jakie? Do czego? No Destiny. Znaczy wiesz co, ja nie przypuszczam, czy to będzie, to jest tradycyjny model taki MMO Guild Wars, jak Guild Wars, czyli wychodzą dodatki, które są, wiesz, fabularne, nie? Pełnoprawne takie. Dobra, kumam. Myślę, że to będzie ciekawe nawet. Zaznaczyłeś nam ten tower? A przepraszam, już zacząłem się bawić ekwipunkiem. To nie wytrzymałeś. Ja zawsze sobie, wiesz, ja na przykład rzadko ulepszam postać, czy sprawdzam ekwipunek podczas misji. Zawsze zostawiam sobie na to tower, wiesz, tak po cichutku, na spokojnie, wszystko, nie w locie, bo wtedy, wiesz, moja uwaga jest rozproszona, a na tower może się skupić tylko na tym przyjemnym syndromie upgrade. Tak, tak, tak. A ja mam dwa takie etapy. Też faktycznie w czasie misji nie sprawdzam, bo to nawet nie ma często na to czasu. Aha, aha. Natomiast jak się znajdę na orbicie, to wywalam te wszystkie rzeczy, które wiem, że mi się nie przydadzą. Aha. A potem lecę do tower, żeby już tylko zidentyfikować te przedmioty, które tam są, wiesz. Aha, to, okay, takie dodatkowe. Okej, okay, okej, kumam. No, każdy ma swój system, nie? A najważniejsze, że ten syndrom upgrade tutaj jest. I bardzo mi się podoba to, że zwróć uwagę, tutaj nie ma tony zbędnego lootu. Tak, tak, praktycznie tak, jak coś znajdziesz, wylosujesz, otrzymasz, to zazwyczaj w 90% przypadków to jest lepsze niż to, co aktualnie dzierżysz bądź masz założone. No, a ostatecznie jak nie jest, to sobie to rozbijasz na te kryształy, no. I masz walutę. Nie? Dokładnie tak. I masz wapniaka. No. No i te ekrany ładowania też są do przyjęcia, nie? Bo coś się dzieje tutaj przynajmniej. Czujesz, że lecisz, nie? Na podróż w kosmosie musi trochę trwać. Tak. To jest okej. Okay. Jest ta poczekajka jakoś rozmaicona, ale właśnie przypomniałeś mi, że kiedyś też napisałem artykuł na temat loading screenów i podałem na takich naprawdę mocnych przykładów, wiesz, są loading screeny oczywiście takie klasyczne, z tipami, z fajnym wallpaperem, nie? To jest klasyka. Ale są też loading screeny interaktywne, które możesz obracać, w których struktury zmontowana jakaś minigierka. Taki, wiesz, przyjemny taki bajer. Ja o tym vloga chyba kiedyś zrobię. Poczekaj, Rockens. Sekunda. No, spoko. Nic się nie przejmuj. Ja tutaj zajmę moich uroczych widzów, nie mniej uroczą. Pulse Rifle, ale to co mam jest lepsze, więc to sobie rozbijamy na pyłki. To jest Auto Rifle 155 ataku, Pulse Rifle 178, też gorsze niż to co mam aktualnie. Scout Rifle i Hand Cannon. Scout Rifle zdecydowanie moja ulubiona broń. Hand Cannon przyjemny, ale... A tą broń The Stranger's Rifle dostałem za ukończenie gry. I tutaj można ją jeszcze rozbudować dosyć mocno. Już jestem, widzę, że brak mojej obecności wypełnił się pickim pierdoleniem godnym porannego koka. Bardzo dobrze. Ja się nie nudzę. Ja się nie nudzę sam ze sobą. Nie, ale właśnie chodzi mi o to, że ja bardzo lubię, znaczy bardzo łatwo na twoim kanale jest zobaczyć, które gry naprawdę urywają ci dupę i którymi żyjesz. Ja obóstwiam właśnie takie materiały, nie? I po prostu Destiny to jest na bank jedną z nich. No, ja nie spodziewałem się, to znaczy, wiesz, ja miałem dokładnie to samo podejście, mówię, o kurde, FPS na tym, FPS na konsoli, no to wypadałoby pokazać, bo to premiera, ale potem nagle się okazało, że ja pierdzielę, ale to wciąga, nie, no i kurczę, no już w becie tak wpadłem strasznie i nawet się cieszę, bo tą grę pierwszy raz chyba z rok temu albo ze 2 lata temu pokazali. Cieszę się, że wiesz, przez 2 lata się nie męczyłem czekając, bo na przykład na Wastelanda to już po prostu się... Wiesz, premiera pierwsza Wastelanda miała być 2 września, nie? O chłopie, ja premiera Wastelanda miała być w czerwcu, ona była przekładana prawie jak Divinity kilka razy, nie? No, ale już na tego 2 września to ja sobie, wiesz, nawet czystą bieliznę przygotowałem, wiesz, siadłem przed kąpem. Tak, ja też, wiesz, wymieniłem, wiesz, tam... figurki na lepsze odpowiedniki, poczyściłem wszystko, wiesz, odrestaurowałem pudełko z Fallouta, koszulkę już mam wyprasowaną z Fallouta, wiesz, wszystko już jest i jestem gotowy, wiesz, żeby zniknąć, kurwa, na miesiąc. A tu nic niestety, no. Czekaj, wiesz co, mi się podoba to, wiesz, że, patrz, ja już to mówiłem nieraz, na początku tego roku zostaliśmy poinformowani o potężnej ilości takich potężnych RPG-ów, nie? Różnych odmian, czy to MMO, czy hack and slash, czy pełnoprawne z naciskiem na single, nie? Ja się bałem, że dojdzie do sytuacji, w której, wiesz, w ciągu 1 miesiąca będziemy mieć potężnego singla, hack and slasha i MMO. I weź to, kurwa, ogarnij, nie? A doszło do takiej sytuacji, że praktycznie co 2 tygodnie, co miesiąc dostawaliśmy jakiegoś właśnie RPGa. I to się tak fantastycznie rozkładało w czasie, że właśnie zdążyłem się nacieszyć bądź i lub przejść danego RPGa i pojawiał się następny. Ostatnio mieliśmy taką tendencję. Mieliśmy, wiesz, Risena trójeczkę, wcześniej mniej udanego oczywiście Sacreda trójeczkę. Teraz mamy Wasteland 2, jeszcze w ogóle gdzieś tam to Destiny, nimi, ale to kompletnie nie przeszkadza, bo to inne światy. No, przede wszystkim komputer, a konsola, no i jeszcze Dragon Age na do widzenia, nie? No, no, będzie w tym roku, a potem jeszcze Wiesiek, nie? No jakby nie, no, z dużą radością przyjmuję to, że to jakoś się rozeszło w czasie. Ja prawdę powiedziawszy nawet ja mam tak teraz, tak sobie gram i nagrywam, żeby mieć więcej fanu, to po prostu siadam i sobie nagrywam całe Destiny, które chciałem w jednym rzucie, nie? Czyli siedzę przez 3-4 dni, ciupam w tą gierę, bawię się dobrze i przede wszystkim nie zapominam, o co chodziło, nie? I jakby nagrałem całego Destiny, dzisiaj jest 17 września, więc mam idealny 2 dni odpoczynku, żeby sobie i przygotować czas na Wasteland 2. Rozumiem. No, i to będzie też mnóstwo radości. O, proszę, ludzie się witają tu z nami. Tak? A właśnie, o tym nie mówiłem, jakby te lokacje, które tutaj są, te bezpośrednie, to tutaj ludzie są umieszczani na podstawie lokalizacji geograficznej. Czyli tutaj wszyscy ludzie to są prawdopodobnie Polacy. Tak. I tu Polaków jest po prostu mnóstwo, nie? Zobacz, jak jestem biało-czerwony. Czekaj, bo ja tu mamy fajnego LKM-a, tylko muszę go opitolić trochę. Nie no, to LKM ważna rzecz. To. Słuchaj, no widzę cię. No bez jaj, my wyglądamy identycznie prawie. No, też żeś sobie wziął tą tarczę na głowę. No, a ja ci to mówiłem na urodzinę, że mam tą tarczę na głowę. Ja zapomniałem, że ja ją też mam, wiesz? Ja pierdzielę, Rock'n'Roya. Coś w tym życiu. Aż zatańczę. A nie, dlaczego nie? Nie, to wszystko zrobiłem co. O, patrz, jaki synchron, stary! Kurwa, jaki synchron, człowieku! Aż w tym życiu, słuchaj, mam talent na 100%, must be the music. Must be the Rock'n'Roy, słuchaj. O, to możesz puścić na intro albo na wejściówkę. Wie, patrz, w tym samym momencie przycisnęliśmy. No i patrz, to jest idealna symetria, człowieku. Mówię ci, pobaw się kamerą z różnych tych. Po prostu taniec ze Skyrima. Wiesz, to jest odpowiedź Rock'n'Roya na hejt. Keep going, cebulo. Jest kosmos. Oj, Rokes, wiesz co, ja bym musiał już powolutku zawijać, no, wiesz, a wydaje mi się, że masz 2 fajne odcinki na kanał. No mam, no dobrze. Oczywiście nie koniec naszych przygód na kanale Rocka w ramach Destiny, nie bójcie się. W każdym razie czekamy na Borderlandsa w tym roku jeszcze. Ja cię będę ostro molestował o pogranie w tym. Porobienie trochę patroli, może na wszystkich planetach. Zaliczyliśmy Wenus. Świetnie się gra, świetnie się gada, człowieku, wiesz, no. No to trzymajcie się, pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, pamiętajcie, nas 2 nie ma tego jednego, co byłoby 3. Nie, tak, czekaj, to inaczej się... Dobra, nieważne. To jest dokładnie takich 2 jak nas 3, to nie ma ani 1. To ja może usiądę, słuchaj, bo mi głupio. O, trzymajcie się, papa. Patrz, Rok, siedzimy sobie tak samo jak w tym, jak we Wrocławiu, wiesz, na tym, przy fontannach. A no i w Stanach i w ogóle teraz... Nie, sorry, bo już mi się taka popieprzona ludologia odzywa. To najwyższa pora, żeby kończyć materiał, masz rację. Trzymajcie się, serdeczna tarcza i broda, hejos. Hej. What do you think is down there? Death. There's ours. Let's find out. I hate when she does that.